Jak wybrać urządzenie do prasowania, by stało się skutecznym sojusznikiem w walce z zagnieceniami? Zacznijmy od żelazka parowego. Najpierw wlej do żelazka zimną wodę, następnie ustaw termostat na wybraną temperaturę odpowiednią do danego typu tkaniny. Gdy stopa żelazka jest gorąca, woda jest doprowadzana do komory parowej. Woda nagrzewa się i zamienia w parę. Wytwarzana para rozluźnia włókna na powierzchni materiału, a gorąca stopa żelazka osusza je. Przyjrzyjmy się teraz generatorom pary. Generator wytwarza parę pod wysokim ciśnieniem, która trafia bezpośrednio w głąb tkaniny. Wytwarzana para jest dużo mocniejsza. Woda znajduje się w dużym zbiorniku i jest doprowadzana do bojlera, który jest szczelnie zamknięty. Element grzejny nagrzewa wodę w bojlerze, zamieniając ją w parę pod wysokim ciśnieniem mierzonym w barach. Im wyższe ciśnienie, tym więcej barów. Po naciśnięciu przycisku para jest natychmiast doprowadzana przewodem parowym do stopy żelazka i wyrzucana pod wysokim ciśnieniem. Wnika w głąb tkaniny dla szybszych rezultatów prasowania. W generatorach pary typu Fast Heat Hub woda w zbiorniku może być uzupełniana w dowolnym momencie. Jeśli chodzi o konserwację, nie trzeba wymieniać wkładów antywapiennych. Wystarczy co jakiś czas przepłukać bojler lub szufladkę antywapienną. Jest jeszcze jeden system urządzeń do prasowania. Maxi żelazko, potocznie błędnie nazywane generatorem pary. Nie posiada on bojlera, a jedynie oddzielny zbiornik na wodę. Za każdym razem, gdy wciskany jest przycisk, woda jest doprowadzana przewodem do stopy żelazka. Gdy woda trafia do komory parowej, jest podgrzewana i zamieniana w parę bez żadnego ciśnienia. To ten sam mechanizm, co w przypadku tradycyjnego żelazka parowego. Zwróć uwagę, że wspomniane tu bary odnoszą się do mocy pompy, która doprowadza wodę przewodem do żelazka. To urządzenie jest bardzo wrażliwe na kamień, zaleca się więc wymianę wkładów antywapiennych średnio co 3 miesiące. Skoro nie ma bojlera, to nie może być też pary pod ciśnieniem. Co warto zapamiętać? Żelazka i maxi żelazka wytwarzają parę bez wysokiego ciśnienia. Generatory pary wytwarzają parę pod wysokim ciśnieniem, która trafia bezpośrednio w głąb tkaniny dla szybszego prasowania. Jeśli chodzi o konserwację, maxi żelazko wymaga zakupu wkładów antywapiennych. Wybór należy do Ciebie.